Witam wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku z gry Titan Quest Ragnarok. Ja jestem Bartul. Otrzymaliśmy w poprzednim odcinku zadanie poboczne z Kiron. Tylko pytanie teraz, czy nam się tu jakieś otwarło przejście? Chyba tak. Zobaczmy zatem, czy to przejście tutaj, ta brama jest... O, jeszcze ktoś chce z nami porozmawiać, jakaś nowa postać. It must be you. At last I have found you. You are the hero who hunted and slew the Telkinis, the Titan, and now the Ketos. I thought you would be taller. Forgive me. I am Ylva, daughter of Gylfi, king of Scandia in the realms of Nord. My men and I have been searching all over Greece to find you and seek your help. It seems many things have changed since the Titan fell, and the lord of your underworld is not the only one who is unhappy with the emergent rule of the humans. Frankly, we don't even know why they're doing it. Maybe they fear us now, fear you, but our own gods, the Aesir, whom we had always worshipped, are now attacking us. My father's kingdom is in chaos, and our people are overwhelmed and desperate, while Ein Herjar troops are ravaging the countryside. We cannot stand against them alone. Please, Titan Slayer, fight with us. Journey north of the Alps and meet me at the Celtic stronghold of Glauberg. We can proceed to Scandia from there. Dobra, dobra. Zadanie główne. Wojownicza księżniczka. Udaj się do Kenchai i znajdź statek, który zabierze cię na północ. Dobra, ale mamy też zadanie jeszcze poboczne jedno. Chciałbym je wykonać. Pytanie, czy nam się tutaj coś otwarło. O, właśnie tak. Droga do Kenchai, ale tutaj mamy to zadanie, a tutaj to zadanie mówi o... Zatoka Sorokańska. Tuż przy drodze. Dobra. Czy jednak dobrze idziemy? O, to zadanie chciałbym też wykonać poboczne. Pytanie, czy ta broń jest lepsza. Mamy 170 punktów obrażeń, ale ataki są wolne, więc... No to jednak chyba nie na nas. Dla nas, to nie dla nas. Ej, goń ma 42 poziom. Aha, bo to był ten, dobra. To był boss. Taki mały. Jeżeli nie zdobędziemy jakiegoś fajnego przedmiotu w najbliższym czasie, no to będzie bardzo ciężko tutaj grać. Musimy sobie jeszcze jedną umiejętność tutaj przydzielić, jak szarża tarczą. Dużo o tym wam mówiłem wcześniej. Aha, miałem białych przymiotów nie zbierać, sorry. Miałem białych przymiotów nie zbierać i nie będziemy zbierać, bo nie ma sensu. Kurde, to muszę się oklepać, żeby zabić takiego bandytę. Ale patrz, jakie fajne mamy tutaj drzewka. Kto kogo zamienia w kamień? A, bo to kapłan się leczy, tak? Wszystko fajnie, ale patrzcie, ile mamy doświadczenia. Całe nic. Poprzednie materiały tylko tyle udało nam się zdobyć.
10. A, do następnego poziomu jest 660 tysięcy, a za zadanie zdobywamy 20 tysięcy. No to tak kiepsko trochę. 20 tysięcy, a potrzebuje 660 tysięcy, no to to jest bardzo mało, kurde, szkoda. O, niebieska zbroja. Ja pierdziu. Dobra, z wrażenia podniosę te białe przedmioty. Co prawda odporności na obrażenia kłute 1 do wszystkich umiejętności łotrostwo. A nie wiem, czy to założyć. Bo zabierze nam trochę to siły. 156 ataku, mamy mniejszy atak. O 2 punkty tylko, ale mamy... Ile mamy obrony? Gdzie jest tu obrona? 522. Tors 177. Tors 132. 112, 105. Zobaczymy, czy się tu coś zmienia. Nie, to tylko tors mamy. Dobra, może to być. Chociaż tu jeden umiejętności w łotrostwo, tak? A my tego nie mamy. Ale dobra, może być to zbroja. Na razie. Come on, boys. Też strzajki. No co tak szybko mucimy? Jakąś umiejętność chyba mam. Nadal jest to bardzo dobry hack and slash. Szkoda, że takich gier nie ma więcej. Ale przypuszczam, że dodatek nie będzie krótki. Że nam trochę tutaj czasu jednak zajmie ukończenie tej gry, ale dobrze, dobrze. Niby jest to dodatek, ale to jest podobno tak długie jak oddzielna gra. Nawet sobie wam powiem, jakoś radzimy, bo w momencie, kiedy rozpoczynałem pierwszy raz tutaj grę, wybrałem sobie druida, to generalnie musiałem cały czas uciekać, bo jedno, dwa uderzenie i nasze zdrowie spadało prawie do zera. Później wybrałem sobie inną postać, ale z kolei dużo czasu straciłem na czytanie umiejętności, więc też usunąłem to nagranie generalnie, więc tutaj mamy dwie ścieżki chyba. Jedna ta prowadzi w prawo, a tutaj mamy kapliczkę i checkpoint. I sing now, O muse, of the tragedy of Pyramus and Thisbe. Love as they were in distant Babylon. Their houses separated only by a wall. And yet... A, nie, tutaj nie ma przejścia. Rar. A, bo to jest checkpoint, nie kapliczka odnawiająca zdrowie. A, wróć. Generalnie wam powiem, że strasznie powoli się zdobywa ten poziom doświadczenia. Diablo 3 podczas pierwszego gameplaya udało mi się chyba zlevelować do 6 levelu postać. Tutaj gramy drugi odcinek i 1/3 paska dopiero jest. Uzbierane.
bo troszkę to długo trwa. Inteligencja. Mamy 4600 punktów życia. Ja grałem wojownikiem. Mieliśmy tych punktów chyba lekko ponad 2000, więc... Sami widzicie, jaka jest różnica. A to wszystko dzięki... dzięki temu, że zainwestowałem w drugą klasę postaci. Czyli to tutaj nie ma przejścia, nie? Nigdzie. Dobra. Wchodzimy do środka. O, szczury. To takie wielkie szczury, jeszcze jakieś radioaktywne. Ale rzeczywiście jest lepsza animacja tutaj. O kurde, jaki ogromny szczur. Przypomina mi się Vermintide Warhammer. Właśnie walczyło ze szczurami. Ale nie wiem czemu, ale ta nasza postać strasznie szybko się porusza. Ale to chyba dlatego, że mamy tego... tą umiejętność rozbudowaną. Szybkość ataku i szybkość poruszania się. Pasek zdrowia mógłby być troszeczkę szerszy. Miałoby się większą kontrolę nad postacią. No i fajnie, widzicie, czasami tarczą uderzamy. Dzięki czemu szybciej przeciwnika kładziemy na łopatki. W tej grze po prostu trzeba korzystać z fiolek, bo nie ma możliwości, żeby ich, z nich nie korzystać. ...19% czasu na zablokowanie 146 obrażeń. Także ta jest... tarcza zdecydowanie lepsza. A czego w ogóle tu mamy tarczę z 18 poziomu? 11 poziom? Matko... Takie przedmioty mamy badziewne strasznie. Gra się w ogóle generalnie bardzo dobrze przyjęła. Na gry online ma 9,2 punkta. Ja tak wysoko tej gry na razie nie cenię, ale... na 10 jak na razie może ode mnie ta gra otrzymać. Bo jak na ten czas odpowiednie żywioły. Jak na ten czas, no to troszeczkę tutaj gra już troszeczkę odstaje od konkurencji pod względem animacji. No to, to zwróć uwagę, że nasza postać bije w powietrze, a przeciwnik też bije we mnie i się nic nie dzieje. No shit. Demony.
Ktoś mi się wydaje, że tu będzie ze 20 odcinków z tej gry. Ale to dobrze. Ogramy sobie w klasycznego RPGa. Bierzemy życie zabiera. Znaczy, regeneruję życie przez swoje ataki. O, całkiem niezłe. Przydałaby się jakaś broń, kurde, która by naprawdę tutaj trochę większe obrażenia zadawała, ale mieliśmy broń, kurde, sprzedałem. Mój błąd. Kurde, centaur starszy, który używa aury. O, prawie, nie no, prawie 40% mamy paska doświadczenia. Poseidon! Come on, boys! Poseidon! Nie mogę trafić. I heard something. Do tych na górze da się tam dotrzeć jakoś. O! Kurde, zielony przedmiot. Ale niebieski chyba lepszy od zielonego. A ja miałem niebieski przedmiot, kurde, całkiem fajny. Włócznie chyba. Sprzedałem, ale głupi ze mnie ciul. Się kurwa leczy. Mogę sobie trafić, cholera. To jest trochę utrudnione. Strasznie tutaj trzeba się omucić, żeby kurczę tutaj zdobyć poziom. W ogóle generalnie gra jest bardzo trudna. O kurde. Lepsze. Generalnie te przedmioty na razie nasze są bardzo słabe. No ale to nie mamy nic innego, nie? Przynajmniej regeneracja nam się tutaj energii zwiększyła.
znowu bandyci. Może trafimy na tą bandę. Ten kapłan takie na czary rzuca. Czy mówi, że Diablo jest kolorowe, cukierkowe, ale to też jest kolorowa. Może trochę mniej, nie? Bardziej jest taka realna, ale... Jakaś fala hejtu się wylała na Diablo 3. Pod dwójkę ten. Ktoś dał pod dwójkę. Ej, mamy mało. Mało flaszek. You can't carry anymore. Wiem, nie powinienem zbierać wiele przedmiotów, ale udajemy się teraz do miasta. A mam miejsce w ekwipunku, to... Your inventory is full. Tak, wiem, że posiadam inny portal utworzony, ale... Muszę kupić miksturki. Gra taka prosta, ale dająca masę frajdy z grania. Energy potions bottled by the lovely priestesses of Aphrodite. O kurde, mamy tych. Co to jest? Trzeba powyrzucać. There's no better place to shop. Zobaczę, może jakaś broń jest lepsza. 57, 61, o. Farewell. Tata! Tata? Czy papa? Nie, co byś powiedział. Cały czas jesteśmy w Koryncie. Duża to lokacja trochę. Przepraszam. Ej, zbliża się noc. Aha, nie kupiłem flaszek. Shit. Flaszki najważniejsze. Bez flaszek to nie ma grania. Huh?
Tu mamy chyba ścieżkę alternatywną do tego Serafina. Puścił jakąś aurę? Aha, wróćmy, nie mam apteczek. Sorki, ludziska, no zapomniałem. Ja już jestem stary człowiek, chyba mam sklerozę. Jak na razie jeszcze coś widzę, ale trochę też głuchy jestem. Look at this quality. Starość, nie radość. Dobra, mam 25 flaszek. Is that all? O, to życie nam się troszkę odnawia. Powoli, bo powoli, ale zawsze coś. Mam nadzieję, że uda nam się w tym odcinku zabić tego przeciwnika i wykonać to zadanie poboczne. O! Chodź tu. Czasami ładnie siądzie, a czasami, kurde, trzeba mucić i mucić. To jest chyba ta ścieżka do tego, nie? Tą aurę. Co tu wypadło? To to jest drapieżny dysk do rzucania? Kurczę, noc. A, jest kryjówka bandytów, dobra. Jest, sikrom. Chyba jeszcze spowalnia trochę. Ej, chyba po mnie. Go zaatakował, jak nasza umiejętność się uzupełnia, ale kurde, ciężki przeciwnik. Ja pierdzielę. Dostajemy po dupie, niestety. Tej umiejętności z jedynki. Ej,
czego uciekasz? 564, no. Spieprzył nam dupek jeden. A ja samą tą straciłem. Cały zapas apteczek. Walczę z dwoma jakimiś hersztami. Bez jaj. Jejku. Zbieram to, bo mnie korci, żeby to zebrać. Ale widzicie, ale tutaj wpierdziel. Nie mam jakiejś fajnej broni i tak właśnie to się kończy. Klepanie bossa przez 10 minut. Bronię. Raczej nie ma tutaj co liczyć na naszą umiejętność. Źle przemyślane. Jeszcze portal się nie otworzy, my wchodzimy do niego i otrzymujemy obrażenia. Masakra jakaś. There's no better place to shop. Chciałem tylko come użyć. Back tomorrow. Yes, please. Farewell. Nasza umiejętność się powinna w międzyczasie uwypełnić, ale to jeszcze trochę potrwa. Nie mogę atakować cały czas. To 30 butelek.
Bind jeszcze ucieka. Ale de facto ktoś jest większy ode mnie. Wyższy, bardziej zbudowany. No, jeszcze 3 uderzenia, 4 i będzie po wszystkim. Damy radę, trzymaj się. Ajajajajaj. Jest. Ja pierdziu, ale się mordowałem. A tutaj co jest? Hełm bandytów? Samo takie walenie też zajmuje sporo czasu. Chyba się obrażenia, kurde, poziomu dziecka z podstawówki. Dlaczego tutaj się coś ten świeci? A, że misje do wykonania. No, tutaj nie będzie niebieskiego sprzętu. To nie gram w tą grę. Ja pierdziel, no nie wierzę, ta majestatyczna skrzynia i niebożonego fajnego sprzętu. Nie poprawili to nic, kompletnie. Lepsze, sobie zaraz to zmienię. Co się takim lepsze, że mamy tutaj 19% szansy na zablokowanie 151 obrażeń. Tylko dlatego to zmieniam. No i tacza ładnie wygląda. Dobra, czasu za dużo nie mamy, ale jeszcze trochę pogramy, żeby całe nic nie przeszli. A co ten gość żyje? Gra się zapisuje tylko wtedy, kiedy przechodzimy przez checkpointa. Kurde, Bela. No te syreny też są mocne. Jest, mamy checkpoint. Więc chyba sobie tutaj, moi drodzy, skończymy. To nie jest chyba checkpoint. Checkpoint to jest wtedy, kiedy jest ten, ta fontanna, nie? O, to chyba to jest checkpoint. Gdzie to jest? Fontanna reinkarnacji to jest checkpoint. No tu mamy jakieś miasto, dobra, dotrzemy do tego miasta i... A, to jest to miasto portowe, do którego...
zmierzamy, aby wsiąść na statek. Wszystko jasne. Fajna też klasa druida byłaby tutaj, ale no, grałem chwilę tą postacią i musiałem, kurczę, cały czas uciekać. I de facto nie było to żadnych fajnych czarów ofensywnych. Ten druid nie miał. Przywołał tylko dwa wilki. Mogłem przywołać jakąś jeszcze nimfę. Chyba obrażenie zadajemy od ognia, chyba nie. Bo coś to za szybko tych przeciwników niszczymy. Chyba szybkość ataku nam się zwiększyła. Klepiemy teraz jak... Nie porównam tego klepania do niczego, bo mi nic nie przychodzi do głowy. O, mam jakiś kir, jest zielony. Gdzie ten kiris jest? O, odporność na żywioły, odporność na oszołomienie, 10% obrażeń fizycznych, 11 siły, regeneracja do 12 sekundy. No, wreszcie jakiś fajny przedmiot. 150 ataku, będziemy mieli ataku teraz 166, więcej. Aczkolwiek nam się tutaj obrona zmniejsza, ale mamy odporność też na żywioły. No, w końcu jakiś fajny sprzęt, w miarę fajny. Ale 16 obrażeń więcej, no to jest sporo. Z 10% większe obrażenie zadajemy. Jakby nie było. Mi się wydaje, że do tego miasta nie dotrzemy w tym odcinku. O, zielony pierścień. Czyżby szczęście się do mnie uśmiechnęło w końcu? Tutaj? Nie. Co to wypadło? A tu jest. Spiralny pierścień mrozu. Odporność na zimno, odporność na obrażenia. A, to słabe. Dobra, moi drodzy, tutaj skończymy sobie ten odcinek. Tutaj z tego zaczniemy. Już nie chcę tutaj rozpoczynać dalej, bo widzę, że to jednak nie jest koniec. Myślałem, że tu jest to miasto, ale być może tutaj będziemy musieli jakieś kółko przejść. Dobra, już szkoda przedłużać. Dzięki za wspólną grę. Trzymajcie się, pozdrawiam, hej, hej.